Witajcie w kolejnym nagraniu o mojej maszynie, ploterze frezującym CNC. Dzisiaj wykonamy, słuchajcie, bardzo prostą pracę, takie oto ptaszki. Lidka mnie poprosiła, będzie tutaj niedługo coś z takimi ptaszkami robiła. Poprosiła mnie, żebym wykonał kilka takich ptaszków. A że Jarek to jest leń, w cudzysłowie, to pomyślałem, że idealne miejsce właśnie, żeby wykorzystać do tego ploter. Obrysowałem kilka takich kształtów, przerzuciłem tutaj na komputer i zabieramy się do pracy. Zobaczycie normalne tempo, mogę nie zwalniać czy nie przyspieszać tego filmu. Zobaczycie, jak w normalnym tempie taką pracę wykonać. Mam kawałek klejonki jesionowej. Tutaj, jak widzicie, jakiś sęk, więc też sobie to zaraz oznaczymy. Od czego zaczynam? Od zmierzenia mojego materiału. Mam 60 na 17 cm. Robię w takim razie zbliżenie na komputer i zobaczycie, co i jak wykonuję. Tutaj mam obrysowane ptaszki do wykorzystania. Tworzymy nowy dokument, czyli 600 na 100, 600 na 170 mm. Kurde, nie wiem jak... I właśnie przyszła Lidka i mówi kurde. Nasz sęk jest 330 od góry na 100. Na 100 mm, czyli w tym miejscu mamy sęk o średnicy. No, zrobimy na przykład z 50 mm, żeby było bezpiecznie. Na 50 i to miejsce omijamy. Teraz zabieramy się za prowadnicę, sobie usunę od razu. Nie są mi potrzebne. Teraz zabieramy się za kopiowanie naszych ptaszków i na układaniu na tej formatce. Tutaj są moje ptaszki do przeniesienia. Ja zrobię jakąś grubszą linią, żebyście je lepiej widzieli. Przenosimy je do nowego dokumentu i zaczynamy sobie układać na formatce. Pamiętając oczywiście, że muszę zostawić też jakieś miejsce dla przejścia na frez. Może się tu zmieści, tak? Także teraz chwila pracy, żeby to jakoś poukładać. To jest ok. Tutaj sobie też przerzucimy na drugą stronę i może jeszcze wciśniemy tutaj jednego. Tak jest. Powinno być dobrze. Teraz wszystkie linie, a może jeszcze nie, oczy, zaznaczę sobie wszystkie oczy i przerzucę je na drugą warstwę oczy, ponieważ oczy będą zrobione inną funkcją, a całe ptaszki nazwiemy obrys. OK. Teraz mogę wszystko zaznaczyć. Grubość 1 punkt. Ten środek wywalamy. To nie jest nam potrzebne. I mogę zapisywać pracę. Dobra, ptaki. 3.1. Zapisane. Eksportuję od razu pracę jako DXF. OK. I przechodzimy do Sheetcama, w którym po pierwsze definiujemy materiał, tak jak zawsze, 600 na 170, grubość materiału 14 mm i to gra, tutaj usuwamy wszystko. Definiuję też średnicę, to jest wiertło, nie? Usuń. Tutaj mamy nasz frez, który będziemy pracować. Jest to frez spiralny. To najwyżej pokażę Wam jeszcze zaraz zdjęcie. 6 mm cięcie na raz 6 mm, posuw 1000. Myślę, że wystarczy. Jak coś, to najwyżej dopalimy maszynę w czasie pracy. Spokojnie, na pewno sobie poradzi przy tych parametrach. OK. Importujemy nasze ptaki 3, od środka 1 do 1. Ptaszki trafiły na miejsce i teraz dodajemy operację. Pierwszą operacją będzie wycięcie oczy. Mamy jedno narzędzie, 13,95, tuż przed końcem może być, nawet możemy dać jeszcze więcej, 6 mm na raz, tutaj nie ma problemu, wszystko jest OK. Kolejną rzeczą będzie obrys naokoło, czyli kontur, warstwa, obrys, start głębokość 0, głębokość cięcia 13,8, około. Te 0,2 to będzie służyło tak naprawdę jako mostek, jeśli oczywiście nie będzie gdzieś tutaj płyta nam na środku pracować, 7 mm. Na przejazd, posuw 1000. Jest OK. Zobaczmy, czy wszystko gra. Nie ma żadnych jakichś konfliktów. Myślę, że wszystko jest OK. Jedną rzecz tylko widzę tutaj, która może troszeczkę osłabić. Zobaczcie, tutaj frez wyjedzie, przetnie mi materiał, więc jeszcze gdzieś tutaj jest, pamiętacie, mój sęk, więc nad sękiem i w tych miejscach mogę gdzieś też umocować materiał, żeby on gdzieś nie odfrunął w czasie frezowania, a poza tym jest wszystko OK. Dobra. Uruchamiam postprocesor. Generujemy plik TAP, czyli G-kody. OK. Odpalamy macha. Dobrze, wczytaj G-kody. I tutaj mamy naszą ścieżkę. Tak. Tutaj mamy naszą całą ścieżkę. Praktycznie możemy zaczynać. Wystarczy nam umocować materiał i znaleźć punkt 000. Dobra, monitor na bok. Nasz materiał zamocowany, możemy w takim razie jechać do punktu 000 i zaczynać pracę. Jak słyszeliście, hałas jest naprawdę niezły. Oto moje ptaszki. Z głębokością widać, jak jest trafione. Tutaj gdzieś na środku prawdopodobnie ten MDF jest ciut wypukły, jak widzę. A tutaj trafiłem prawie, że idealnie z grubością. Wystarczy lekko puknąć i ptaszki wypadają. Cała praca w tym momencie będzie polegać już na wyczyszczeniu tych krawędzi po frezowaniu. Minimalne przetarcie papierem spokojnie to wszystko wyrówna. Nie będę Was zanudzał. Takie ptaszki, zobaczcie, wychodzą z tego wszystkiego. A na dzisiaj to już koniec. Myślę, że tutaj po raz kolejny pokazałem jakby całą ścieżkę produkcji, tej naszej małej produkcji tutaj w Domi Drewno przy użyciu CNC. Widzieliście, że chyba najwięcej czasu człowiek traci na przygotowanie pracy. Później, kiedy już zamocuje materiał na stole, można iść na kawę i wrócić po kilku minutach, zmienić materiał, umocować go w tym samym miejscu. Jeśli zrobimy sobie jeszcze jakieś zderzaki, wkładamy kolejny element, mocujemy i znowu odpalamy maszynę. To wszystko. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zabieram się za czyszczenie tego po frezowaniu. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!